Zadanie szóste. Rozwiąż układ równań 6x plus 2y jest równe 20 i 2x plus 5y jest równe liczbie minus 2 metodą podstawiania. W metodzie podstawiania chodzi o to, żeby albo z pierwszego równania, albo z drugiego równania wyprowadzić albo pierwszą, albo drugą niewiadomą. I teraz ja podejmuję decyzję, że z tego pierwszego równania wyprowadzę sobie y-ka. Czyli zapisuję na razie, że 2y to się równa 20 odjąć 6x. I teraz podzielę obustronnie przez 2, czyli przez wartość, która stoi przy y-ku, dzięki czemu uzyskuję tutaj y, który jest równy 10 odjąć 3x. No i teraz to równanie, które uzyskałem, przepisuję poniżej. Y równa się 10 odjąć 3x i drugie równanie, które zapisałam, które no, może nie tyle, co ja zapisałam, które było w zadaniu, czyli to, przepisuję bez zmian. Czyli 2x dodać 5y jest równe liczbie minus 2. No i teraz pytanie, dlaczego ja podjęłam decyzję, żeby z pierwszego równania wyprowadzić y, a nie 6x? Popatrzmy, co by się zadziało, gdybym ja z pierwszego równania wyprowadziła x-a. Wtedy byśmy mieli 6x, które będzie równe 20 odjąć 2y. No i teraz musiałabym obustronnie podzielić przez 6, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej, przez co uzyskujemy tutaj x, który jest równy 20 nad 6 odjąć 2 szóste y. I oczywiście tutaj w obu tych przypadkach, w tych ułamkach, możemy te ułamki skrócić, na pewno dzieląc licznik i mianownik każdego z tych ułamka przez 2. Czyli mielibyśmy tutaj 10 trzecich odjąć 1 trzecia y. I teraz popatrz, że wyprowadzając y z tego pierwszego równania, ja tutaj dzieląc obustronnie całe równanie w tym miejscu przez wartość, która stoi przy niewiadomej, tutaj uzyskałam liczby całkowite. Natomiast tu uzyskałam ułamki zwykłe. Więc żebym potem nie musiała bawić się w pracę, w liczenie ułamków zwykłych, to podjęłam decyzję, że wyprowadzę tę zmienną, dzięki której po przekształceniu, czyli w tym przypadku po podzieleniu przez 2, uzyskam tutaj liczby całkowite. No i teraz popatrzmy na to drugie równanie. Tutaj, jeżeli bym wyprowadziła albo x, albo y, to też, tak jak tutaj, uzyskałabym ułamki zwykłe. W związku z powyższym, wyprowadzenie y z tego pierwszego równania wydało mi się najbardziej optymalnym rozwiązaniem i najbardziej optymalną decyzją. Przejdźmy teraz do rozwiązania układu równań. My tutaj sobie wyznaczyliśmy, że y jest równy 10 odjąć 3x. To oznacza, że tę wartość, którą tutaj uzyskałam, podstawiam tu pod y do drugiego równania. Czyli mamy 2x dodać 5 razy 10 odjąć 3x i całość jest równa liczbie minus 2. W kolejnym kroku zawartość nawiasu muszę wymnożyć przez liczbę 5, czyli przez liczbę, która stoi przed nawiasem. Dzięki czemu uzyskujemy tutaj 2x dodać, no i 5 razy 10 to jest 50, odjąć i 5 razy minus 3x to jest minus 15x, to się równa minus 2. Muszę teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli 2x minus 15x to jest minus 13x, natomiast plus 50, czyli jako wyraz wolny tutaj akurat po lewej stronie tego równania występuje w pojedynce, więc dlatego plus 50 przepisuję bez zmian i całość jest równa minus 2. Uzyskałam teraz takie równanie i aby je rozwiązać, to 50 muszę przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, czyli minus 13x jest równe minus 2 minus 52. Co w rezultacie daje nam minus 13x, które będzie równe liczbie, a no właśnie, tutaj nie powinnam zapisać minus 52, tylko oczywiście powinnam zapisać, że uzyskujemy minus, że odejmujemy 50 od dwójki. Ja napisałam tutaj 52, ponieważ już sobie w głowie wcześniej obliczyłam, że minus 2 odjąć 50 to będzie minus 52. Zrobiłam taki błąd i pamiętaj, że jeżeli tutaj zostawiłabym to minus 52, to w rezultacie uzyskałabym tutaj minus 54, co ostatecznie spowodowałoby zły wynik x-a.
i tego niewłaściwego x-a postawiłabym potem dalej, żeby znaleźć y-ka, co wpłynęłoby również na to, że wartość y-ka wyszłaby mi nie taka, jaka wyjść powinna. No ale nic, zorientowałam się w porę, że tutaj chciałam odjąć inną wartość liczbową, więc mogę kontynuować. Minus 13x jest równe minus 52. I teraz obustronnie dzielimy całe równanie przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli w tym przypadku przez minus 13. W rezultacie my uzyskujemy x, który jest równy liczbie 4, ponieważ minus 52 dzielone na minus 13, czyli to, co mamy tutaj, to jest 4. No i teraz muszę wyznaczyć y-ka. W jaki sposób? No mogę wybrać albo to równanie, albo to równanie. Ja wybieram w tym przypadku to drugie równanie, czyli sobie zapiszemy tutaj 2x dodać 5y jest równe liczbie minus 2. Ponieważ wiem, że x jest równy 4, to ten czwórkan podstawiam tutaj pod x do tego drugiego równania, dzięki czemu uzyskuję 2 razy 4 dodać 5y jest równe liczbie minus 2. Czyli 8 dodać 5y jest równe minus 2. I teraz takie równanie, które tutaj uzyskałam, rozwiązuję jak każde inne równanie liniowe z jedną niewiadomą, czyli niewiadoma zostaje po lewej stronie równania, minus 2 dostaje po prawej stronie równania, natomiast 8 przenoszę na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Dzięki czemu będziemy tutaj mieli 5y, które jest równe minus 2 minus 8, co oznacza, że 5y jest równe liczbie minus 10. No i teraz obustronnie. Całe równanie dzielę przez liczbę 5, czyli przez liczbę, która stoi przy niewiadomej, dzięki czemu uzyskujemy y, który jest równy liczbie minus 2. Czyli tutaj taką ostateczną odpowiedzią do tego zadania będzie x, który jest równy liczbie 4 i y, który jest równy liczbie minus 2. Przy czym możemy odpowiedź zapisać także w następujący sposób, jako współrzędne punktu. 4 i minus 2. No i teraz wrócę jeszcze przez chwilkę do tego momentu, do tego tutaj, w którym się pomyliłam. Czyli ja od razu policzyłam sobie w pamięci, że tu uzyskujemy minus 52, więc tutaj wpisałam minus 52. No i gdybym nie zauważyła w porę, to bym miała minus 2 minus 52, czyli tutaj byłoby minus 54 i ten błąd dalej, czyli w tych obliczeniach tutaj byłby kontynuowany. No i w momencie, w którym rozwiązujemy układy równań i uzyskujemy jakąś liczbę, czy jakieś liczby, tutaj w tym przypadku dwie, to dobrze jest dokonać sobie sprawdzenia, żeby sprawdzić, czy gdzieś żeśmy się nie pomylili. No i teraz popatrzmy. Ja w pierwszej kolejności dokonam sobie sprawdzenia dla tego pierwszego równania, czyli dla 6x plus 2y równe 20. Czyli pod x-a podstawię czwórkę, natomiast pod y-a tutaj podstawię liczbę minus 2. No i teraz wyznaczam wartość lewej strony tego równania pierwszego. I tutaj będziemy mieli 6 razy, no właśnie, tutaj jeszcze będzie nie minus, czyli nawias jest mi niepotrzebny. 6 razy 4 dodać 2 razy minus 2. To się równa, no i 6 razy 4 to jest 24, natomiast 2 razy minus 2 to jest minus 4. 20 odjąć 4 jest równe liczbie 20. I teraz popatrzmy, w wyniku tych działań lewa strona tego równania wyszła mi równa liczbie 20, natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę tego pierwszego równania, ona jest również równa liczbie 20. Czyli uzyskałam tutaj taką sytuację, w której lewa strona jest równa stronie prawej. To oznacza, że faktycznie ta para liczb, czy tam ta para liczb, spełnia to pierwsze równanie z układu równań. I gdybym ja tutaj, na tym etapie się nie zorientowała w porę, że popełniłam błąd, lub gdybym popełniła błąd w innym miejscu, to tutaj na tym etapie lewa strona nie uzyskałaby wartości 20. Na etapie tego sprawdzenia myśmy dowiedzieli się, że ta para liczb spełnia to równanie. No to potwierdzają nam oczywiście te obliczenia. Ale fakt, że ta para liczb spełnia to równanie, wcale nie oznacza, że spełnia cały układ równań. W związku z powyższym musimy jeszcze dokonać sprawdzenia dla drugiego równania. I tutaj również liczbę 4 podstawiam pod x w to miejsce i liczbę minus 2 podstawiam pod y tutaj w to miejsce. I zapiszę sobie, że wyznaczam wartość lewej strony. Czyli tutaj będziemy mieli 2 razy 4
dodać 5 razy minus 2 to się równa. No i 2 razy 4 to jest 8, 5 razy minus 2 jest równe liczbie minus 10, no a 8 odjąć 10 jest równe liczbie minus 2. Oznacza to, że lewa strona tego drugiego równania naszego jest równa liczbie minus 2. I teraz popatrzmy na prawą stronę tego równania. Ona również jest równa liczbie minus 2. Czyli tutaj, tak samo jak w przypadku tego pierwszego równania, uzyskaliśmy sytuację taką, w której lewa strona równania jest równa stronie prawej. I znowu dowiedzieliśmy, że ta para liczb spełnia to drugie równanie. No ale całe sprawdzenie nasze pokazuje nam, że para liczb, którą tutaj uzyskaliśmy, spełnia i pierwsze, i drugie równanie w układzie równań, co oznacza, że spełnia całe równanie, czyli te dwie liczby, które tutaj uzyskaliśmy, są ostateczną odpowiedzią do tego zadania szóstego. Czyli rozwiąż układ równań będzie polegało na tym, że właśnie wyznaczamy wartość niewiadomych, które pojawiają się tutaj w tym układzie.